Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, choćby się KL-a. Dzisiaj omówimy taką sugestię, bo dość dużo było też na grupie pytań i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście trzeba by było zrobić z ślimakami właśnie w ogrodzie. No oczywiście sposobem na te ślimaki jest po prostu wyłożenie na mokrą glebę wilgotnych szmat, desek, papy, liści bodajże łupianu lub mogą to być kapusty, pod którymi te lubiące wilgoć, tak zwane zwierzęta, bo oczywiście to są ślimaki zwierzęta, kryją się w ciągu dnia, praktycznie codziennie. Zwalczanie oczywiście tych oczywiście stworzonych tak zwanych ślimaków to także wykładanie przynęt pokarmowych. No wiadomo, niektórzy to przynęty, na przykład piwo, czy coś takiego, czy jakieś pułapki, czy coś takiego, na przykład ten, na tak zwane ślimaki. No oczywiście tu się oczywiście inaczej kłania. Można pokrojoną marchew lub jabłka, przepołowione ziemniaki, plastry buraków. Mniej więcej taka przynęta i praktycznie właśnie to by powinno zadziałać, jeśli chodzi o ten pierwszy sposobem. Drugi oczywiście to najlepiej by było też oczywiście zakupić taką pułapkę na ślimiki. Ona się chyba jakoś jak nazywa agret, to jest taki jakby pojemniczek zielony. Tam się chyba wlewa jak to się mówi piwo. To może być obojętnie jakie piwo, wszystko jedno. I po prostu się daje 2-3 krople jakiegoś preparatu takiego, żeby ten zapach piwa był bardziej intensywny, żeby zwabił te właśnie ślimaki. Wtedy po prostu, jak to się mówi, ślimaki do niego dojdą i wtedy praktycznie nie będzie już ślimaków, bo praktycznie te ślimaki się utopią w tym piwie. Ale no właśnie, no innego wyjścia praktycznie nie ma w tym piwie i tu ten pierwszy sposób, co wam właśnie mówiłem, to tak samo można ten pierwszy sposób wykorzystać, bo jest najłatwiejszy. I ten drugi też z piwem, także jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał ogrodniczy, to by było na tyle. Mam nadzieję oczywiście, że Wam pomogłem. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania oczywiście kanału Porady Ogrodnicze KL oczywiście na YouTube. No to zostawienia łapki w górę. No i to by było na tyle. Także widzimy się znowu, jak zwykle jeszcze może dzisiaj, albo jeszcze jutro. Zobaczymy, jak tam wszystko pokażę. Z tymi oczywiście materiałami ogrodniczymi. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych.